Już powinnam złotówkę wrzucić do słoika, bo umówiłyśmy się, że z Katarzyną, która dzisiaj będzie ze mną mówiła w, w tym odcinku podcasty -nacji, że jeżeli któraś z nas się jakoś rażąco pomyli, że będzie to wymagało naprawdę sporego pokładu montażu, to będziemy po prostu wrzucać monetę do słoika. Więc ja powinnam to zainicjować tutaj. I taką, taką trąbkę. Taką ty, 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 ty. A tymczasem. Przechodzimy już, mam nadzieję, bardziej płynnie do tematu wiodącego dzisiejszego podcastu, pierwszego w, 2000, w 2021 roku. Już się moja siostra z mnie śmie, jak słychać. To jest normalny siostrzany podcast, czasami, więc wiadomo, że jedna z, z drugiej drwi, a zwykle młodsza ze starszej. 10 sposobów na to, jak nauczyć się języka obcego. I to nie bez powodu będziemy dzisiaj o tym mówić, bo w końcu nowy rok nadchodzi, więc pewnie wiele osób ma takie postanowienie. I co zrobić, żeby nie było jak co roku z moim angielskim, na przykład, że grama to nie drama, nadal leży uzupełniana z pięć razy do roku? Jak to zrobić, żeby w trzecim tygodniu stycznia to wszystko nie padło? Więc będę mówić ja, Agata Borowska, a raczej będę słuchać, a mówić będzie najwięcej, ale poproszę ciebie też, żeby to nie był monolog. Katarzyna Muszyńska, która e, jest anglistką, lektorką. Kasia prowadzi szkołę językową w Bydgoszczy, Stacja Język, więc no, dziewczyna wie, o czym będzie mówić i to będzie akurat coś nowego w tym podcaście. Ktoś, kto wie, o czym mówi. wiem, o czym będę mówiła, tylko ja też chcę uprzedzić, że no, pewne rzeczy mogą być nowe dla Was, a pewne mogą być bardzo oczywiste. 10 wskazówek tak, około, bo mi się wydaje, że ja trochę tak będę też tam gdzieś krążyła, błądziła, może nie błądziła, ale krążyła wokół jednego tematu, i z tego jednego punktu mogą się na przykład zrodzić trzy. W każdym razie, yy, dajmy na to ta, ta pula tych dziesięciu może, może nie być jakaś odkrywcza, może nie być nowością dla, dla wielu. Pewne rzeczy mogą się wydawać oczywiste yy, może wszystkie, może tylko połowa i też właśnie chcę uprzedzić, że, że dla niektórych słuchaczy tak może być, ale. Warto o tym mówić i ja bardzo często o tym mówię i ja czasem tak sobie myślę, jak ja bym I za każdym razem, kiedy ja dostaję grosza, dostawałabym grosza, kiedy mówię, któryś, którąś powtarzam z tych wskazówek. To byś miała tutaj do słoika już? Bądź podejrzewam, uzbierałabym już tyle, ile Sasin przejebał na wybory, które się nie odbyły. Może to faktycznie tak jest, że te punkty będą wydawać się oczywiste. Ale jednak. Są cały czas powielane i jak mniemam są prawdziwe i skuteczne, tylko my jako ludzie robimy z nimi coś, że one takie nie są. Więc może od tej strony też uda nam się te punkty pokazać i sposoby, jak się za nie zabrać i jeżeli od tej strony, to od tej strony, tylko żeby po prostu działały. I trzeba się za nie zabrać, właśnie to jest to, że co my z nimi robimy. I to też nie jest tak, że ja. Teraz właśnie sobie coś wymyśliłam, i słuchajcie, zróbcie tak, tak i, tak, i tak, to jest pięć patentów, bo jak może też wiecie z niektórych tekstów, które mamy na blogu, raczej nie jestem zwolenniczką tych wszystkich. No, pięć sposobów na, i już się nauczysz angielskiego, albo angielski w trzy miesiące, i tak dalej. Po prostu to są takie rzeczy i takie zwyczaje, które musimy sobie wypracować, które. Jeżeli my będziemy naprawdę krok po kroku to robić, to my sobie to wypracujemy i ja to też wiem z własnego doświadczenia, bo to, co ja też powtarzam moim uczniom wiele razy i też mogłabym dostawać grosza za każdym razem, to to jest to, że ja się też musiałam nauczyć języka. Uczyłam się i nadal się uczę i, i pielęgnuję te, te umiejętności, jeżeli chodzi o język angielski. Studiowałam też arabistykę, hobbystycznie podchodzę do hiszpańskiego i, i wdrażam te punkty i, i wiem, że no nie ma bata, no, no i z gówna bata się nie ukręci, więc jak nie będziemy nic robić, to to nam nie wyjdzie. No dobra, to ja już jestem podekscytowana, o. bo myślę, że może 2021 będzie rokiem, kiedy coś fajnego zrobię z moim angielskim. Chociaż ja na przykład już wiem, w czym tkwi mój problem, ale to nie jest teraz po to, żeby... ten podcast nie jest po to, żeby o moich problemach opowiadać. A może powiedz, to wtedy się okaże, że a... To jest coś, co ja mogę skomentować, bo to akurat jest na tej liście, którą ja mam. Ale wtedy chronologia może nam się posypać. No dobra, Aha. a tu najwyżej do tego wrócę. No generalnie tak, chodzi chronology. o to, że ja nie mówię, tak? Ja jestem takim biernym użytkownikiem języka. E, to raz. A jak już zaczynam mówić i w ogóle się wkręcę, to w ogóle mam taki wyrzut endorfin, jakbym weszła do zimnej wody, bo coś się dobrego dzieje. Dobra, więc może to będzie ten rok. Generalnie punkt pierwszy. Punkt idziemy. pierwszy. Czyli musimy być konsekwentni. O nie. No takie i proste. ja zaczęłam od tego, ja właśnie, o nie, czy to jest proste, czy takie. O ja, faktycznie, że się ruszyć. Taki banał. No, no właśnie, taki banał, ale to jest jak ze wszystkim, tak? Czy jak z treningiem, czy z dietą. Wiemy, jak coś chcemy osiągnąć, mamy cel. I ja tutaj nie chcę brzmieć jak w świecie coach i puszczać jakieś takie coachowe katarzyno koelo frazesy. Tylko faktycznie to jest tak proste, banalne, ale to jest jeden z tych małych kroków, który nam pomoże osiągnąć ten sukces, czyli być po prostu konsekwentnym. Ale stawiajmy sobie te cele e, realne. Okej, okay, jeżeli ja sobie postawię, że raz w tygodniu zasiadam 20 minut samodzielnie i będę to robiła raz w tygodniu, mi to wychodzi, to ja już jestem konsekwentna. Bo często jest tak, że my, Okej, okay, dobra, to ja jest nowy rok, tak? I ja teraz zaczynam naukę języka i się rzucam już na głęboką wogodę i chcę codziennie spędzać dwie godziny z tym językiem. A nie pomyślę o tym, że to jest nierealne, jeżeli spojrzę na swój grafik zajęć różnych, które mam w ciągu dnia. Więc y, warto sobie postawić, ok, ten cel. I nawet, ja nawet jak to małe kroczki, bo jeżeli nic mnie nie goni, nie goni mnie to, że muszę na przykład y, znać ten język do pracy, czy mam wyjazd y, gdzieś i będę musiała zacząć y, mówić w tym języku, y, i nie, nie, nie zmusza mnie to do, do częstszej praktyki, to jeżeli ja sobie postawię ten, ten cel, ok, tam raz, dwa razy w tygodniu po kilkanaście minut, czy kilkadziesiąt minut, to to już mogę sobie wypracować tą konsekwencję. Czyli po prostu. Być upartym w dążeniu do tego celu i nawet jak to jest coś, coś, coś małego. Nawet jak ten upór właśnie oznacza to 20 minut tygodniowo, bo myślę, że w nauce języka to podobnie się myśli jak w kwestii aktywności fizycznej, że wszędzie ci mówią, że trzy razy w tygodniu, po te 45 minut na przykład mhm. iść na spacer, bo to trzeba utrwalać. To chodzi o to, znaczy że chciałabym była bardziej zapytać, czy to chodzi o to, żeby bardziej jednak wypracować nawyk, niż czy to faktycznie. Cokolwiek da te 20 minut raz w tygodniu, no bo umówmy się chyba pod kątem nauki języka, to warto by było to robić częściej. Oczywiście, tak jest. I ja też e, zwracam na to uwagę, że, że jak ktoś na przykład przychodzi do mnie na zajęcia raz w tygodniu na 60 minut, to to jest fajna praca, ale niech ktoś się nie spodziewa, że to będą jakieś super rezultaty bardzo szybko. Naprawdę, nauka języka to jest bardzo dużo samodzielnej pracy, właśnie i takiej e, konsekwencji, i takiego uporu. I jeżeli ktoś jest z natury uparty. Może mi to też pomagało i nadal pomaga, bo ja jestem cholernie uparta. To, to też ta cecha przełoży się pozytywnie, uważam, na, na naukę języka. No, i właśnie wracając do tych, do tych godzin, to ktoś chodzi do mnie na 60 minut. Fajnie, pogadamy sobie, coś porobimy, ale te dwa, jak on spędza tylko, czy ona spędza 20 minut później w tygodniu. I te rezultaty raczej nie będą aż tak szybkie, więc ja bym zalecała naprawdę to robić yy, częściej. I jeżeli nam bardzo zależy na, na, na nauce tego języka, właśnie też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę mi zależy na tym i, i jaka jest, yy, co jest moją motywacją. Więc to raz w tygodniu 20 minut, to może się okazać za mało i, i faktycznie ja polecam wszystkim robić to częściej. Co, co dwa dni albo co trzy dni, na przykład pół godziny. Tak naprawdę odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to jest tak ciężko wygospodarować ten czas, jeżeli naprawdę nam zależy na nauce języka i, i mamy ten cel, który też powinien nas jakoś motywować. To Ten cel powinien być motywacją samą w sobie, uważam, ale też sam proces uczenia się języka powinien być dla nas przyjemny, to zaraz przejdziemy też do innego. Punktu, gdzie tam może o tym wspomnimy, albo nawet podzielić to, ok, 10 minut codziennie czyli 10 minut, słuchajcie, przez 10 minut, jak do siebie gadacie na głos, możecie tyle zdań powiedzieć i tak sobie odświeżyć słownictwo i to się wydaje, a tam 10-15 minut, ale jak codziennie to robimy, to naprawdę możecie zobaczyć y, fajne rezultaty, oczywiście małe na początku, no ale coś tam już będzie, jak się bardziej wkręcicie, podejrzewam język, to będziecie więcej czasu spędzać i, i jak zobaczycie rezultaty i że można, możecie już mówić więcej i więcej, to będzie wam to sprawiało więcej przyjemności i pewnie ta, ta motywacja też będzie większa, ale co jeszcze w, tym, w tej konsekwencji i, i w tym uporze jest ważne, to jeżeli jeżeli zaniedbacie język na jakiś czas, to się po prostu nie poddawać i, i wrócić, nawet po miesiącu. Może być ciężko, na pewno, słuchajcie, po miesiącu czy po dwóch, bez kontaktu z językiem, to jest ja się czuję, jakbym dostała łopatą przez łeb. Duże rzeczy wypada z głowy, ale to idzie odzyskać, więc to jest też jeszcze właśnie w tym punkcie, żeby, żeby się nie poddawać, nawet jak nie robimy czegoś przez jakiś czas wspomniałaś o tym, żeby mówić do siebie te 10 minut i sobie pomyślałam, jak na przykład mamy taki dialog wewnętrzny, który generalnie jest monologiem wewnętrznym i tym głosem, który nam opowiada różne dziwne rzeczy, często na nasz temat, to warto by było sobie przetłumaczyć, bo to takim potocznym językiem zwykle mówi, nie? Że tam, nie wiem, coś upuściło się i już nawet niekoniecznie wulgaryzmy lecą, tylko o nie, znowu coś tam, o nie, tam potknąłem się, o nie, teraz muszę i zrobić to, to i to, to proszę, jak przyszłe czasy można ćwiczyć. Jak, I, jak I tak to, opowiadasz, tak? I to pokazuje, e, będziesz na pewno używała tych wyrażeń, które ci się przydadzą. Czyli mm -hmm. przytłumaczysz sobie te wyrażenia, które na pewno będziesz używała w życiu e, normalnie. Tak? A druga sprawa jeszcze, do której bym się odniosła, to jest ta motywacja. I to jest zabawne w ogóle, jak? Znaczy zabawne. To jest ciekawe, że można do tego podejść, tak jak do każdego postanowienia i do wyznaczania celów. I przy wyznaczaniu celów te wszystkie nauki teraz aktualne mówią o tym, żeby odpowiedzieć sobie pytanie, czy to w ogóle na pytanie, czy to w ogóle jest mój cel i po co ja to robię. Jest chyba taka książka Pięć razy dlaczego? Coś takiego, że masz sobie po prostu czytam znajdź swoje dlaczego. Ja nie czytałam tego jeszcze, ale widziałam, że się bardzo przewija w social mediach, wszyscy ją zachwalają, żeby po prostu znaleźć swoją motywację, dlaczego ja chcę coś robić. I z tym językiem jest bardzo podobnie, no bo tak naprawdę. Jak się zmotywować, jeżeli, nie wiem, myślisz sobie, no teraz w pandemii, że gdzieś pojedziesz? To też jest taka może być motywacja nie do końca optymistyczna, a tak, żeby. Zaszpanować przed kimś, no to też tak średnio mi się wydaje, że to trzeba jednak cały czas o sobie myśleć i o naszych e, realnych korzyściach, jakie możemy z tego wynieść. I jeśli mogę podpowiedzieć, to mnie najbardziej przekonuje fakt, że to po prostu rozwija mózg, jak to działa na głowę i na te wszystkie struktury w mózgu. I kiedy myślę o Alzheimerze albo o tym, jak będę staruszką, jeżeli dożyję, to chciałabym po prostu dobrze ogarniać temat, dlatego granie w planszówki czy nauka języka obcego jest jednym z fajniejszych sposobów, żeby mózg utrzymać w dobrej kondycji. To jest super motywacja, to jest jedna z tych właśnie motywacji, która też przeze mnie przemawia i jeżeli ja coś robię, to też z myślą o tym, że jak będę miała te 80 lat, no to nadal będę światła. Ja sama widzę, jaki to jest wysiłek dla głowy. W takim dniu, kiedy wszystko tak idzie z automatu, na autopilocie robimy tak monotonnie dosyć rutynowo i nie jesteśmy w takim ciągu nauki, bo gdzieś tam z niego wypadamy, kiedy już kończymy szkołę i nagle Okazuje się, że trzeba przyswoić jakieś nowe rzeczy. No to naprawdę głowa boli fizycznie głowa boli. Tak, czasami. ale czuć, i też mówię moim uczniom często, że jak wychodzicie czasem wymurzeni po zajęciach, albo robicie jakiś tam homework ode mnie i czujecie, że wam mózg paruje, to znaczy, że naprawdę no, włożyliście wysiłek, że to była dobra robota. Wiadomo, że za dużo to, to nie idzie, bo później już mózg nie przyswaja. I to też są fajne aspekty, które możemy poruszyć też w tym, w tym podcaście, bo mamy w planie zrobić właśnie o tych zaletach tak, nauki, mhm. języka i możemy też właśnie o tym wspomnieć, właśnie o tym odsheimerze, ale mm, no też co za dużo to niezdrowo bo jak się studiuje lingwistykę, to, to już, już jest temat na inny podcast. To jest temat na inny podcast, słuchajcie, to jest czarna dziura. Drugi rok życia, znaczy drugi rok studiów, to jest wyciągnięty z życia mojego. Tak naprawdę był najgorszy albo ja, był jakiś przeskok. W każdym razie, no jak się siedzi 8 godzin pod rząd z arabskim, a jeszcze na koniec ma się syntaks, czyli składnie. Jak ktoś ma pojęcie o językach, to wie, że to jest ciężka sprawa, a jeszcze arabska to w ogóle, no to jak to jest możliwe, żeby mózg ktoś na przykład przyswoił potem? Ja bym sobie odniosła, że to jest taka dwie godziny matematyki w poniedziałek tak. w liceum do 15.00, to tak, tak. w odniesieniu do Po arabsku jeszcze matma po arabsku. To już w ogóle kombo. No ale właśnie to może przeskoczymy do tej motywacji, skoro zaczęłaś też już no, Możemy, czyli punkt rozumiem, drugi, tak, punkt możemy drugi. poprzestawiać. Tak żeby pamiętać po co to robimy. Ja też widzę, że bardzo silna motywacja wśród ludzi to jest bo muszą do pracy. A to jest, to jest w porządku, tak, to też to jest, taką miałam. To jest fajne, bo jednak wiemy, że nawet jak mi się nie chce, to wiem, że się nie dogadam z kimś w pracy, albo szef na mnie to wymusza. Niektórzy lubią takiego bata z góry też mieć może, że ktoś... Że to jest zewnętrzna motywacja tak. bardziej, a nie wewnętrzna. Tak. Choć przyznam, że chyba bardziej suma summarum się nauczyłam, kiedy już przebywałam w tym języku mhm. i po prostu trzeba było wiecie, tak na adrenalinie. No ale warto jednak tą adrenalinę chociaż trochę sobie zmniejszyć i być choć trochę przygotowanym do tego, co będzie. To jest ważne, żeby ona była, żebyśmy czuli, OK, jeżeli nie do pracy, jeżeli nie na wyjazd, jak wspomniałaś, bo teraz jest pandemia i tak nie wyjeżdżamy, to właśnie można mieć tą motywację zdrowotną, czyli wiemy, że nas, nasz mózg będzie w dobrej kondycji. Może dla niektórych to po prostu będzie. Zabawa, bo ktoś lubi siedzieć w językach i lubi też poznawać dzięki temu inne kultury, zwyczaje, no bo to, te, to jest nieodłączna część nauki języka. Też poznajemy jakieś tam y, zwyczaje i, i jeżeli ktoś się tym interesuje, to też to może być dobra motywacja. A czy ja mogę off-top zrobić? Mhm. Może potem uda nam się wrócić na dobre tory, ale czy to jest prawda z Twojego punktu widzenia, że jak już się zna jeden język obcy, to pozostałe już wchodzą trochę łatwiej? Tak, jak najbardziej. I jeżeli e, jesteś nativem bardzo hardkorowego języka, to też ta nauka tego obcego przyjdzie ci inaczej. No dobra, to może nie zdradzę no, za dużo, bo podejrzewam, że to jest. Bo to jest tutaj z dwie temat. strony dalej, mam rozpisany plan na, na już kolejny podcast. Jak ważna jest ta motywacja? Może też powiem ze swojego doświadczenia. Nauka angielskiego sprawia mi przyjemność. Po prostu. Nie wiem dlaczego. Zawsze to. Ja mam fan. Ja lubię sobie czasem wziąć książkę do gramy i sobie po prostu dla przyjemności pogrzebać w gramie. Albo tak, pamiętam, że na studiach ja się chyba jedyna z, z grupy cieszyłam na, na zajęcia z gramy, czy na przykład z syntaksu. Albo słuchanie różnych nativeów o różnych akcentach też mi to sprawia przyjemność. Dla mnie to jest fan. I sam proces na przykład to już jest fajne. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o, o, o hiszpański, to też dla mnie sam, samo siedzenie w tym i, i grzebanie i dostrzeganie tych różnych właśnie zależności albo podobieństw czy różnic w, w, pomiędzy językami, to już jest dla mnie przyjemność. Czyli ja to robię dla przyjemności. Dla przyjemności dokładnie. I to jest bardzo fajna motywacja. I, I nie czuję stresu, nie czuję presji. Ty masz w galupie w talentach uczenie się chyba I tam. właśnie tak. Tak, I tak, tak, to... się przypomniało. Znaczy, nie, żeby to był mhm. czegoś wyznacznik, bo to może być kurczę, jak test psychologiczny ktoś powie tak. za 10 lat. O ten galu wszyscy się arali, a tak. tak naprawdę to tam. Ale też no, ale... Chcia chciałam o tym wspomnieć, dzięki, że... bo no. zapomniałam, dzięki, że, że mi o tym przypomniałaś, yy, bo u mnie to uczenie się jest na pierwszym miejscu. I o, matko. Tak, i dlatego ja tak sobie pomyślałam, czy, czy może to też nie wynika z tego, bo ja po prostu lubię się uczyć. To znaczy, czegoś, co oczywiście lubię. I teraz jak to było z arabskim u mnie? A to była zajawka, super, na początku był hardcore jakoś to wszystko na początku fajnie grało, się kręciło, ale czar prys, kompletnie. Jak na drugim roku, pamiętam, że nam powiedzieli, no ale państwo to i tak się nie dogadają nigdzie, bo wy się uczycie tego literackiego, tego gramatycznego, e, arabskiego. Możecie sobie Koran poczytać, ale jak wyjedziecie za granicę, to się z nikim nie dogadacie, bo każdy dialekt jest inny. I nawet oni w różnych krajach mają, w jednym kraju mają różne dialekty, nawet w jednym mieście mają na różnych ulicach inne dialekty i już się wtedy nie dogadasz. No i teraz Ok, to ja tutaj spędzam e, dwie trzecie mojej doby na tej uczelni. Jeszcze nieraz trzeba było tam siedzieć w domu, ponoc. Znaczy, no po nocach się nie zdarzało, ale i tak strasznie dużo wysiłku to ode mnie mnie kosztowało. I po co? Mogli I... to napisać, że państwo się nie dogadacie na przykład w tym ogłoszeniu, gdzie zachwalają kierunek studiów. <laughs> tak, to dokładnie. To tam tego nie napisano. No. Od razu nas rzucili na głęboką wodę, gdzie ja miałam jakieś teksty, wiecie, polityczne, gospodarcze. Ja wiedziałam, że jakiś tam kraje się spotykają na jakichś konferencjach i omawiają, co tam będzie dalej z tą ropą, ale ja nie potrafiłam powiedzieć, zapytać, przepraszam, gdzie jest toaleta. Ta motywacja przez to spadła. Ja nie widziałam sensu. Czyli też powinniście znaleźć Jakąś silną motywację, i nie pozwolić, żeby ktoś ją tak po prostu jednym głupim zdaniem zburzył w sumie. No. Czyli musi być silna ta motywacja. No, no, To znaczy, też. Ja byłam wdzięczna w sumie tym y, wykładowcom. Y, Którzy nam to powiedzieli, to było dwóch najlepszych, tak naprawdę, wykładowców, których ciepło wspominam, bo od nich się najwięcej nauczyłam i od nich się właśnie najwięcej takiego praktycznego języka e, użytkowego nauczyłam. Oni może mieli odwagę nam to powiedzieć, że naprawdę mhm. nas jeszcze czeka długa droga i oni nawet może nie oni chcieli, ale program był tak z góry ustawiony i co? No i musieli to w, tak realizować z nami też, więc. No arabski to jest w ogóle temat rzeka. Yy, ciężko znaleźć jakieś tam jakiekolwiek też dobre materiały bardzo często, żeby się, się nauczyć. Nie wiem, jak, może to się zmieniło, ale jak ja studiowałam, ale to nie było aż tak dawno, nam mówili, że, że nawet jak się studiuje czystą arabistykę, to nikt nie pisze pracy magisterskiej po arabsku albo pracy licencjackiej, no bo mhm. kto by się wziął za sprawdzanie tego? No nikt, więc idą na przykład po angielsku tak albo po niemiecku, to są te najczęstsze, na, 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 najczęstsze warianty. Ym, no dobra, to może, czyli tak, pamiętamy po co się uczymy. Tak, reasumując <laughs> tak. przygody z arabskim. Yy, bo to jest temat rzeka. I teraz, yy, może do tej konsekwencji, co jeszcze tam byśmy podczepiły, wracając czyli do tego punktu, punktu pierwszego? Punkt? tak. Regularność, czyli to, co powiedziałyśmy sobie, tylko to możemy sobie potraktować jako oddzielny punkt, że nawet jak to ma być tylko tam te 20 minut raz w tygodniu, ale ja polecam częściej, co drugi dzień, to róbcie to regularnie. No. Jest takie powiedzenie: If you don't use it, you lose it. Czyli jeżeli się nie uczymy, jeżeli nie mamy styczności z językiem, to po prostu nam to wypada z głowy, i ja tutaj znowu jestem świetnym przykładem, bo odkąd skończyłam studia, to. Z arabskim miałam mało do czynienia. I teraz pamiętam podstawy. Coś tam by mi się poprzypominało. Jest też ciekawa rzecz, jak się uczę hiszpańskiego, to mi się wtrąca arabski, ale to jest temat na oddzielny podcast. Róbcie to nawet, jak wiecie, że macie zajob w tygodniu, nie będziecie mieli czasu spojrzeć na te 15-20 minut dziennie, to nawet sobie takie duolingo odpalcie 5 minut. Albo posłuchajcie sobie Hiszpa piosenki po, ty, po, po tym języku, na przykład, jak nie uczycie się jakiegoś dziwnego i, i jakieś fajne piosenki istnieją. To już jest coś. Ja też jestem za tym, odnosząc to jednak do budowania nawyków, żeby to było nie 20 minut raz w tygodniu, tylko dwa razy w tygodniu po 10 minut, że jednak ta częstotliwość mimo wszystko jest ważna. Wiadomo, wszystko małymi kroczkami się robi. Jak nie możesz się zebrać, to sobie najpierw tylko popatrz na tą książkę i to będzie pierwsze 10 minut, potem ją otwórz, potem coś tam, te takie najbardziej hardkorowe, które się wydają głupie, ale jednak skuteczne metody, żeby po prostu się do czegoś zabrać, ale jednak częściej, bo wiem po sobie, że ten mózg musi mieć częściej styczność z bodźcem, powiedzmy, na, na kłopski rozum po prostu. I To na pewno na dobre wyjdzie. Tak samo jak wspominałyśmy właśnie o tym, że chociażby w tej kwestii zbudowania nawyków wokół tego, a nie już tak stricte samej nauki. Chociaż w stricte samej nauki na pewno też na plus. Tak jest. I właśnie jak powiedziałeś, żeby był ten bodziec, im częściej otaczamy się tym językiem, i nawet jak to będzie codziennie 10 minut, czy co drugi dzień 10 minut, ja tak palnałam na początku, teraz w tygodniu 20, chociaż, no umówmy się, to jest za mało, to. Nasz mózg musi zatrybić, że to jest coś ważnego, bo bardzo często jest na to wystawiany, na ten bodziec, mm -hmm. czyli on zaczyna zwracać uwagę i wtedy na przykład dzięki temu będzie nam łatwiej, e, będziemy coraz więcej wychwytywać na przykład właśnie z piosenek, z TV. Słuchajcie, jeżeli chodzi na przykład o sam angielski, e, no, jest, wszędzie. jest wszędzie i to nie jest, uważam, duży wysiłek dla mózgu, odpalić sobie 10 minut BBC. Mm -hmm. nawet jak wszystkiego nie rozumiemy, osłuchacie się, a piosenki no to to już, no, no, żyjemy w czasach w dobie internetu, to dla teraz to nie jest żaden problem, jak ktoś na przykład studiował w latach 80. to podejrzewam, że skrawek, jakieś gazety, to było po prostu na wagę złota, a teraz mamy po prostu przesyt tego wszystkiego. Dobra, Więc... ale ja bym jeszcze podsumowała właśnie te trzy punkty, czyli regularność, konsekwentność i trzeci to był? Motywacja. Motywacja, bo ogólnie z tym wszystkim myślę, że wiąże się też Samo takie podejście racjonalne do tego, w tym sensie, żebyśmy my po prostu wyobrazili sobie, kiedy my to robimy. Bo to jest łatwo sobie napisać w zeszycie dwa razy w tygodniu, będę po 10 minut robić to i to, ale ja bym jeszcze to odrążyła, czyli kiedy będę to robić, w jakich okolicznościach. Jak mi tutaj Boba zbiega po parkiecie. To, że ja sobie usiądę na 10 minut na kanapie, to wcale nie znaczy, że ja te 10 minut wykorzystam na angielski, bo ja muszę być tam, czy on po prostu, wiecie, sobie garka na głowę nie zakłada. A tak samo wy na przykład, no kiedy, jak będziecie jechać do pracy, to wtedy może to jest to 10 minut, żeby, żeby je wyrwać na angielski, albo kiedy już można usiąść spokojnie i już nawet serial jest obejrzany. Coś w tym stylu, żeby po prostu konkretną sytuację sobie wyobrazić, kiedy i ja będę robić ten angielski. Jak to się wiąże z tym, że najpierw sobie idziesz zrobić herbatę, to fajnie, herbata się będzie kojarzyła z angielskim, po prostu się programujemy jak pies Pawlowa i, i robimy to. Ale jesteśmy tacy nieskomplikowani generalnie. Dokładnie. I to się wydaje takie oczywiste i takie błahe, ale często jest nam po prostu ciężko to zrealizować. Mhm. Ale powiedziałaś o tym serialu. No to włącz sobie serial po angielsku i niech lecą polskie napisy. Już jesteś osłuchana z językiem. I to jak już jest fajny, bodziec i, mm. dla, w ogóle, i dla Ciebie jakie jest fajne też nagroda, bo sobie pomyślałaś, okej, okay, nie zaprzepaściłam dzisiaj, przeznaczyłam w jakiś tam sposób może inny, ale przeznaczyłam jednak te 25 minut dzisiaj na oglądanie serialu. I to już była moja styczność z językiem. A potem. Zdobędziesz się na odwagę, robisz napisy wyłączone, i nagle, o matko, i pierwsze jest takie, Jezus, Maria, nic nie rozumiem. A potem jakoś idzie przyzwyczaić ogólnie, albo z napisami sobie seria odparasz, i potem Piki Blinders tak oglądasz pierwszy sezon, i nagle ten twój angielski w jakąś taką dziwną stronę zbacza. No ale to już żarciki. Te trzy sposoby polecamy. Coś jeszcze do tego? Nie, chyba co? Nie, bo już wystarczy. mamy pół godziny. Tak jest. Idziemy dalej. I teraz punkt czwarty. Punkt czwarty. No zapnijcie pasy. Bądźcie cierpliwi. Ho, ho, ho. Nie, ja mam akurat problem z cierpliwością. No, bo od razu chcemy tak, bo my jak widzimy gdzieś reklamy, nauczę się języka w trzy miesiące albo w sześć, to ja bym była bezrobotna, słuchajcie. I ja już bym pewnie znała z moją zajawką, jeżeli chodzi o, o języki, to ja już bym znała wszystkie europejskie może. To jest proces. Tak samo jak z dnia na dzień nie... W... Przytyjecie i nie schudniecie, ani nie zrobicie rzeźby, tak? To nie zrobicie rzeźby dla swojego mózgu języka, czyli się po prostu go nie nauczycie tak szybko. Lubię takie od odnoszenie tej kondycji takiej zdrowego odżywiania i treningów, i w ogóle do nauki języka, bo tam się tyle łączy, znaczy no. z wieloma rzeczami to się łączy, bo to generalnie chodzi o ten nawek i on jest bazą, tak. y ale no i zajebiście, że wypadła mi myśl, i muszę 5 zł rzucić do słoika teraz. Także nie od razu że zbudowano. <laughs> chodzi o to, że my myślimy, że to wszystko można od tak. I po po prostu taki komunikat na okrągło wszędzie widzimy i tak bardzo chcemy wszystko przyspieszać. Jak tak wszystko przyspieszamy, to generalnie gdzie nas to zaprowadzi? No do punktu piątego. Przestańcie wierzyć w mit, że ktoś ma talent do języków. Ile ja się nasłuchałam, że ja to na pewno, ja to ja się urodziłam z taką zdolnością, ja mam talent. A ja wtedy patrzę taką właśnie swoją miną klasyczną. Talent uczenie się. <noise> tak, talent uczenie się. Nie ma się lepiej przystosowanego mózgu niż to inna właśnie, osoba, tak? Oczywiście, nie ma. Można mieć właśnie jakieś skłon... skłonności, może umiejętności, to nazwę, które mogą mi pomóc. Na przykład, jak ktoś ma dobry słuch jest muzykiem, to może jemu łatwiej przyjść wymowa i osłuchanie się. Czyli on szybciej zacznie rozumieć native'a, bo on ma po prostu dobry słuch i wy wychwyci te na przykład różne głoski i dźwięki, które są typowe dla danego języka i szybciej przyswoi tą wymowę. Ale słuchajcie, on nie zrobi tego, jeżeli nie będzie ćwiczył. Czyli tutaj mamy co? Regularność, Ranność. Konsekwencja, tak? Czyli trzeba być takim żywym Dokładnie. że practice practice wirtuozem wszechczasów to bez ćwiczeń, bez praktyki nie, nie zostaniecie jeżeli nie odkryjecie tego i nie zaczniecie ćwiczyć ale wiecie, to jest taka wymówka, takie usprawiedli usprawiedliwienie się, nie no ja nie mam ja nie mam talentu do tego i nie, to nie to nie jest dla mnie, to ja się nie nauczę, bo ja nie mam talentów, ja jestem tutaj w tej kwestii w ogóle bez talenciem analfabetą i takie ja już słyszałam różne komentarze, e, więc nie, to jest bullshit no, to myślę, że tutaj wychodzi po prostu brak motywacji. Nie masz motywacji, nie to sobie możesz też wymówek szukać. Tak naprawdę, to kogo obchodzi, że nie będziesz znał tego języka obcego? Poznałeś piękną Angielkę, którą, której chcesz zaimponować jakimś tam bogatym słownictwem, no to to już jest motywacja. No ale jeżeli nie, nie jesteś w takiej sytuacji, albo nie wiem, nie cisną cię w pracy, to jeżeli się nie nauczysz tego języka, to. Who cares, nie? Tak naprawdę no to nie A trzeba do... tego robić. Tak, ale do hookers też przyjdziemy, bo to jest inny punkt. To bardzo fajny, o, ja też to lubię. Yy, właśnie, yy, na czym no, lubię? To jest, nie, nie jest fajna cecha, zaraz o tym powiemy. A... Szósty, tak. Szósty teraz, tak. Ja chyba mam więcej niż 10. Wspomniałyśmy o tym otaczaniu się, o tych bodźcach, czyli właśnie bardzo ważne jest to otaczanie się językiem, więc nawet jeżeli nie siedzicie sobie teraz yy, z książką i tam sobie nie grzebiecie, grzebiecie w jakichś zadaniach yy, na przykład na, na słownictwo, albo akurat nie macie lekcji ze swoim lektorem, nie, ma, nie macie okazji teraz pisać maila, akurat w tym języku obcym w pracy, to odpalcie sobie serial, albo odpalcie sobie piosenkę, albo odpalcie sobie podcast w tym języku, w zależności na jakim poziomie jesteście, jak y, współpracujecie z jakimś nauczycielem, no to on też Wam powinien dać jakieś wskazówki, właśnie, co będzie najfajniejsze dla Waszego poziomu. Mieć tą no styczność, ten kontakt. I teraz no, żyjemy w dobie internetu, więc to nie jest problem znaleźć coś, nawet w najbardziej egzotycznych językach. I już nie mówię właśnie o samych też książkach, ale też o, o, o jakichś krótkich filmikach na YouTubie. Na pewno można coś znaleźć. No, może nie w jakimś tam bardzo. No, ale na idzie pewno nie w bardzo rzadkim w, w języku, języku, tak? Egzotycznym. Już nawet y, z fińskim jest problem, bo jak pewnie, y, jak słuchacie podcast nacji, to wiecie, że Mateusz się zaczął uczyć i jak już przerobi całe duolingo, no to się okazuje, że nie ma jakiegoś dobrego, na przykład słownika polsko-fińskiego. Znalazł jakąś stronę, gdzie pani chyba prowadzi blog, więc to jest jakaś nadzieja akurat. No ale chodzi o to, że angielski nie jest takim językiem i jest wszystko po angielsku. Ja bym dodała na przykład, żeby na pewno jest jakiś idiom albo frazologiczny, żeby nie... Dobra, pięć złotych do, do słoika. Żeby nie rzucać się na głęboką wodę. O! I nie mm -hmm. wiem, jak to BBC przez 10 minut jeszcze cię denerwuje, bo niektórzy mają tak, że na przykład jak nie rozumieją, to się denerwują. Ja jestem takim człowiekiem. No to odpal sobie, nie wiem, co tam jest, Lucy i ten pan ładny z Anglii, mm -hmm. który na YouTubie prowadzi kanał, piękna reklama, wiesz jak on się nazywa? Top, Dream, Sleep, English, coś w tym stylu. Tak, no w każdym razie ja, ale bardzo może... dobrze ten nauczyciel, lektor y, mówi, mówi zrozumiale nawet na takim poziomie, który nawet dla osoby, która może nie czuje się zbyt pewnie z angielskim, więc chodzi o to, żeby na swoim poziomie też zaczynać, A po prostu żeby się nie zrazić. Rzucić się na głęboką wodę, to po angielsku oczywiście. Um, you can throw somebody in at the deep end. Czyli głęboki koniec. koniec. No, czyli okay. blisko. Tak, i jeżeli chodzi o angielski, no to naprawdę jest dużo tego. O języki europejskie głównie mi się wydaje, że właśnie nie będzie problemu, może z tym fińskim, ale <laughs> może być problem, ale wtedy angielski wchodzi cały na biało. Albo niemiecki, chodzi cały na biało. Jeżeli umiemy ten język, to podejrzewam, że wtedy nam będzie łatwiej znaleźć te źródła mm -hmm. fińsko-angielskie, albo na przykład fińsko-niemieckie, ale o tym w innym podcaście. <laughs> Czyli otaczamy się tym językiem i to już możemy ubrać w nowy punkt, albo podczepić jako podpunkt, znaleźć najlepsze metody dla siebie. Mm -hmm. I bardzo pomaga to, jeżeli wiemy, jakim jesteśmy typem e, ucznia. Czyli, czy jesteśmy wzrokowcem, czy jesteśmy e, słuchowcem, czy albo czy jesteśmy kinestetykiem, mówię tak nazwać. Czyli czymi, musimy coś macać, jak musimy się uczymy. coś tak, albo musimy się ruszać na przykład. Mm -hmm. e, i, albo u, uczymy się w ogóle przez, jakby, no, przez doświadczenie, czyli jeżeli to tworzymy. E, i to w nauce języka się bardzo sprawdza, bo jeżeli sami sobie tworzymy jakieś zdania, czy powtarzamy je na głos na przykład, to nie dojrzymy że my sobie je tworzymy, czyli to jest no, nasze tak, doświadczenie, czy jak z kimś rozmawiamy, to jeszcze słuchamy i siebie, i tego mówcę, więc jeszcze jestem wtedy słuchowcem, na przykład i sobie utrwalam w tą w tą stronę. No, w każdym razie, jeżeli mamy, em, mamy świadomość, tego, jakim jesteśmy typem ucznia, to bardzo możemy sobie ułatwić naukę języka. Bardzo często jest tak, że gdzieś jesteśmy pomiędzy tymi dwoma typami. Warto wtedy sobie po prostu sprawdzić różne metody, poczytać. Są takie testy w necie, można, można znaleźć. Można podejść też do tego z dystansem, bo sami zobaczycie, jeżeli też sobie przeczytacie takie wskazówki, jak się uczyć, to na pewno skojarzycie, o faktycznie, to, to działa na mnie. Mhm. I no wzrokowcy wiadomo, kolory na przykład sobie tam zakreślanie jakimiś kolorami, robienie własnych notatek, robienie map myśli, Czyli to, to też bardzo pomaga. Mam uczniów, którzy potrafią powiedzieć, jakie ja zapisuję coś na ścianie, i za tydzień. Przed przyjdą, i faktycznie to słówko było. Ty je tu zapisałeś w tym miejscu. Więc nie świtało im na początku, jak zapytałam o, o to słówko, czy nie potrafili przytoczyć tego odpowiednika polskiego na przykład, e, albo użyć jakoś tam w, w zdaniu w dobrym kontekście, ale pamiętali, że ono tam było, więc coś tam już świtało, więc to jest sygnał, że na przykład ktoś jest wzorkowcem. E, I to bardzo pomaga. Jeżeli jesteś e, e, słuchowcem, no to podcasty na przykład, czy, czy obejrzenie e, serialu, czy krótkiego fragmentu wiadomości, e, to na pewno też. E, Pomoże i, i bardzo szybko zauważysz, że najwięcej uczysz się z tego, jak z no, dźwięku. Słuchowcy też. Bardzo dużo wynoszą z wykładów. Czyli na przykład ktoś nie robi notatek. Ja na przykład widzę niektórzy nie robią notatek, bo oni słuchają mnie i zapamiętują już. To, to też mnie jest ciekawe, bo ja zawsze jednak musiałam mieć to zanotowane. Ja pamiętam, jak się uczyłam czasowników nieregularnych w gimnazjum, z takiego małego notesiku, który totalnie teraz pewnie by mi przeszkadzał, że jest taki mały. Patrzyłam na to, mówiłam sobie głośno, i do tej pory pamiętam begin, began, begun. Mimo, że oczywiście uczyłam się pisowni, bo sprawdzam był z pisowni. Oczywiście. I, I nikt ci nie powiedział, jak się dobrze wymawia. Nie. I sorry, tutaj za, za ale ja mam dorosłych uczniów, którzy przychodzą z taką właśnie wiedzą i oni tak mówią. I mówią, no bo nam, nam tak nas nauczyli, nikt mnie nie poprawił i oni, i oni tak mówią te czasowniki. No. No. I miałam jeszcze nogi na ścianie wtedy. I się kręciłam po łóżku, pamiętam. Więc podejrzewam, że po prostu wszystkie te sposoby na naukę były wtedy połączone, ale były skuteczne. Już abstrahując od tego, czy ktoś jest wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem, powtórzenie komuś na głos, wytłumaczenie komuś, opowiedzenie komuś o tym, co się przed chwilą przeczytało, zawsze utrwala też naukę. Jak się jest singlem, który nie ma komu opowiedzieć, bo kota na przykład też nie ma. To można po prostu stanąć przy lustrze i spróbować sobie opowiedzieć, co się przed chwilą nauczyło. To może by się wydawać śmieszne, ale nie będzie się wtedy wydawało śmieszne, jak na przykład y, zobaczysz postępy i się z kimś dogadasz. To już nie będzie ci się wydawało wcale takie śmieszne, że rozmawiałeś do siebie w lustrze. Trzeba faktycznie jakąś mieć taką samą świadomość, i to będzie na pewno skuteczne również przy nauce języka, a że przy iluś innych jeszcze tematach życiowych, to. Nie trzeba nawet mówić o tym. To jest bardzo ważne: to mówienie do siebie, czy jesteś singlem, czy nie. Generalnie oswoić się ze sobą, mówiącą w innym języku. To może się wydawać banalne, ale niektórzy mają blokadę, nawet otworzyć się przed sobą, bo mm. dla nich to dziwnie brzmi, że ja mówię w innym języku. I wtedy jest jeszcze trudniej otworzyć się w grupie, na przykład na zajęciach albo jeżeli już jesteśmy w sytuacji, gdzie musimy rozmawiać za granicą, czy tam z kimś, kto nie mówi po polsku i nie ma innego wyjścia. Więc. Generalnie w jakiejkolwiek jesteśmy sytuacji warto pogadać do siebie, albo y, jak najczęściej starać się mówić, jeżeli na przykład uczęszczamy gdzieś na zajęcia, bo to faktycznie pomaga oswoić się mówiąc tym językiem. Ósmy sposób. Ósmy, ósmy, dobrze. I to jest też bardzo ważne, nie bać się błędów. Ha, 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 ha. ha, ha. E, I to jest tutaj, to jest bardzo polskie, my mamy kompleks mniejszości, my no. chcemy być super, hiper, poprawnie. No nas też karano za błędy w szkole, tak? Dokładnie. Czyli to się wszystko tak łączy, że potem, o matko, nie wiem jak to powiedzieć, tak. to lepiej w ogóle nie powiem. Tak, tak, dokładnie. I to, no, system edukacji nasz niestety yy, w ogóle nam nie pomaga w tym. I jak mówiłaś, who cares? who cares? Naprawdę, natives don't give a shit. Czy native będzie się przejmował, że ty nie dodałeś eski, Albo czy użyłeś continuousa, na przykład, a nie powinieneś, albo nie powinnaś, dla niego najważniejsze będzie to, że on się z gadał. I teraz ja jestem oczywiście wielkim fanem gramy i uczę wszystkich mówić ładnie, poprawnie, gramatycznie, ale podkreślam, że bez gramatyki jak coś, to się dogadacie, a bez słownictwa nie. Więc jeżeli już mamy wybierać, to słownictwo też jest ważniejsze. I dla mnie jest ważniejsze to, że ktoś się otworzy i będzie mówił i nie będzie miał tej blokady i nie będzie się bał błędów, niż to, że ktoś ma mi super wyśpiewać fajne gramatycznie zdanie. Bo co z tego, że on się właśnie wtedy zatnie, będzie myślał pięć razy, jak ma powiedzieć to zdanie, i ten nasz rozmówca, no, on już teraz nie będzie wiedział, czy on ma sobie na przykład pójść, czy? Czy ma jakoś pomóc? I teraz wyobraźcie sobie, ja, ja też tak zachęcam ludzi, po, postawcie, sobie, postawcie siebie w tej drugiej sytuacji, że ktoś próbuje się z wami dogadać po polsku. Czy wy będziecie zwracać uwagę na jego odmianę końcówek? Nie, wy będziecie go, w ogóle będziecie super zaskoczeni, będziecie się cieszyć, że ktoś stara się mówić w waszym języku i będziecie chcieli mu pomóc to wyrazić. I tak samo to działa w drugą stronę, że y, podejrzewam, że większość ludzi jednak ma tą duszę y, altruistyczną, Wierzę w ludzi, oni będą chcieli wam pomóc się dogadać, więc on na, na pewno nie będzie, powie, nie no, ja Ciebie nie rozumiem, bo Ty tutaj użyłeś zły czas na przykład, nie? I w ogóle o co Ci chodzi? A nawet jeżeli on by sobie pomyślał coś, a ten, jak walnął to zdanie w ogóle, to co? To jak kogoś zapytacie na ulicy o, o kierunek albo o jaki sklep, gdzie dotrzeć, no to powiecie, okej, okay, dzięki, bye." Myślicie, że ta osoba nie ma co innego też. Być tylko myśleć o tym, jak to kogoś dzisiaj poznał na ulicy, spotkał i obwalnął takie błędy gramatyczne, a nawet jak gdyby, to tej osoby najprawdopodobniej już nigdy w życiu nie spotkacie, więc w ogóle what's the point? I tak jeszcze mówią, że dzieci chłoną język super szybko, tak, no bo dzieci to jest wiadomo, mózg jak gąbka, to jest prawda, ale dzieci się nie boją błędów. Jak mówisz, system edukacji, gdzieś po drodze jest taki mur, ściana i my nagle nabieramy kompleksów i boimy się popełniać te błędy, i boimy się. Nie wiem, czy mam to nazwać zbłaźnić. Nie ma czym się przejmować, tak? Jeżeli się dogadaliście, jeżeli ktoś wam powiedział, gdzie jest ten Mac albo yy, zapsuwam się GPS, i, i, ktoś, i potrafiliście wytłumaczyć, o co chodzi, dogadaliście się przy wynajmowaniu auta, na przykład w, w jakiejś wypożyczalni samochodów, no to akt komunikacji zakończony sukcesem super! Bye bye. Cel osiągnięty. Dokładnie. On też o to chodzi w języku, żeby się dogadać. Oczywiście, jak mówię, każdy aspekt nauki języka jest ważny, ale jeżeli już jesteśmy w sytuacji, gdzie trzeba się dogadać, to naprawdę, jak popełnimy jakiś tam błąd gramatyczny, native'i też je popełniają. A czy my po polsku nie popełniamy, a czasem nie walniecie jakieś gafy, odmienicie coś źle, tak już jest, tak działają nasze mózgi. Ostatecznie... Można również się po prostu wystawić na ekspozycję, na przykład z moją siostrą spędzać święta i mieć taką zabawę, że ona wypisuje pięć dziwnie napisanych słów, i wtedy wy z mężem próbujecie je czytać, ku ucieszę siostry, która właśnie zaraz też skisnie, kiedy sobie to przypomniała. I jesteście już tak turbowyśmiani. Że już wam nic nie straszne. Oczywiście wytłumaczę, że to nie jest tak, że Kasia tutaj ryje ze wszystkich. To ryje ze mnie i z, mo i z mojego męża. To, to jest całkiem inaczej. A my też wyraziliśmy na to zgodę. Dobrowolnie do tego podeszliśmy. Także yy, ja już jestem uleczona ze wszelkich, że mnie ktoś wyśmieje. W ogóle, co mnie to obchodzi, Boże? Tak jak powiedziałaś. Kto będzie myślał o tym, że ja 10 minut temu po prostu spotkałam go na ulicy i źle powiedziałam tam tramwaj czy cokolwiek? No, hello. Tutaj znowu się przydaje takie podejście do siebie z dystansem tak i jest. takie autoironiczne trochę i takie, że no będę robić błędy. No i no. będę i będą się ze mnie śmiać i będą komentować, a jak zrobię coś jeszcze no, poważniejszego, to jeszcze obgadają czy, czy cokolwiek. Nikomu nie, nie przypasujesz w 100%. That's life po prostu. I uczymy się na własnych będach. Jeżeli jak popełniesz ten błąd raz i coś palnisz śmiesznie, to potem będziesz wiedział, że okej, okay, muszę to zrobić w inną stronę, inaczej to powiedzieć, tak? Nawet jak no, nie jest śmieszny błąd, no różne się zdarzają. Słuchajcie, e, ja zamiast od ucznia, zamiast się dowiedzieć, że on jest syk, e, no nie wiem, czy to była autokorekta, ale on i tak tego nie poprawił. Zamiast syk, napisał mi, że jest dyk. Tak. no cieszę się no i beka była, nie wiem czy on ma, miał świadomość tej beki ja miałam bekę, do dzisiaj mam anegdotkę on na pewno jeżeli się zorientował to będzie wiedział, że no, może też być dykiem no różni są ludzie, ale no, syk to jednak syk nie? Mm, dziewiąty sposób dziewią jak tym razem nauka języka obcego zakończy się u ciebie sukcesem sukcesem okay. <laughs> To trochę nawiążemy może właśnie do, do motywacji, trochę nawiążemy do, jak mówiłam o tej przyjemności, pozytywna atmosfera. Uważam, że to jest o wiele ważniejsze niż taki bat z góry i adrenalina i presja, bo stres dla niektórych jest dobrym motywatorem i generalnie stres jest potrzebny w życiu. Ale jak jest go za dużo albo jak to jest ciągły stres związany z nauką języka, to mówię, czy prędzej czy później to rzucimy. Ja uważam, że atmosfera to, to jest może jakoś, nie wiem, no, jedna trzecia sukcesu, który osiągniemy. I naprawdę, właśnie podchodzić na luzie, nie bać się popełniania tych błędów, mieć taki dystans do siebie, jak, jak powiedziałaś, i nie myśleć tylko o tym, że jest jakiś tam deadline, szef mi powiedział: OK, mam deadline tutaj na, na naukę języka do tego i do tego. Okej, okay, fajna motywacja, ale wtedy postarajmy się może znaleźć to, jakąś przyjemność dla nas w tym. Dobrym deadline też jest, jak sobie postanowimy zdać jakiś egzamin. To też jest motywator, ale niech to nie będzie ten egzamin za trzy miesiące albo za pół roku, tylko dajmy sobie realnie na to czas i wtedy jak włączymy, wiecie, tą regularność, cierpliwość i tak dalej, no to okej, okay, to osiągniemy to. Postarać się znaleźć właśnie jakąś przyjemność w tym, jeżeli ciężko znaleźć motywację taką, która... Jest dla nas przyjemna, to może właśnie te materiały, którymi się otaczamy, sposoby nauki, żeby one właśnie były yy, przyjemne. No, nawet z angielskim jest tak fajnie, że na temat każdej dziedziny można przeczytać o wiele więcej niż w polskim, czy obejrzeć. Dlaczego by, jeżeli robimy na drutach, nie zacząć? Robić na drutach po angielsku i nie, że ściego od lewej, tylko że po prostu odpalamy sobie tutorial po angielsku i uczymy się przy okazji, jak są druty, oczka i te wszystkie inne sprawy. To może od razu taką ciepłą atmosferę robić. Tym bardziej, jak sobie zrobisz sweter. I just wanna make you sweter. Widzieliście, że ze snupem, dogiem, bo to chyba oba się odmienia, co? Mema, jak jest w swetrze i I just wanna make you sweter, a tam było sweat w piosence. No to kończę. ma taki, wiecie, Christmas Ugly, nie? No, taki... Snoop Dogg, y, y, memy, i myślę, że bez problemu gdzieś tam w Google grafika się tu jeszcze pałęta. Okej, okay, czyli mamy dziesiąty sposób. Dziesiąty sposób. Zaopatrz się w dobre materiały lub w dobrego nauczyciela, lektora. No, to może być akurat najtrudniejsze, co? W tym zalewie wszystkiego, co jest teraz w internecie. Tak, jest, może być. Problem, jeżeli chodzi o same materiały, to jeżeli my jesteśmy laikiem albo jesteśmy początkującym, raczkującym uczniem, to ciężko nam tak krytycznie spojrzeć na, na, na te różne właśnie powiedzmy książki czy jakieś strony, czy też konta na Instagramie, które będą naprawdę korzystne dla nas. Będą nam dostarczać tą wiedzę tak, w taki mhm. sposób profesjonalny, mogę to nazwać, w taki no dydaktyczny. No tak, bo to trudno no. rozróżnić jak naprawdę ktoś może sobie prowadzić profil po angielsku i tam słówka co jakiś czas wrzucać, a nie mieć większego pojęcia o angielskim. No tylko pytanie też czego my potrzebujemy na tą chwilę, bo jeżeli to ma być otaczanie się językiem i rozrywka, to jeszcze w porządku, ale jak już gdzieś przekroczymy taki level, to możemy się pogubić. No i znowu powraca to, że jednak nauczyciel, to jest nauczyciel. To jest tak. To i praca z nauczycielem to jest jednak inna praca niż jak sobie robimy coś na własną rękę, i też jeżeli zaczniemy, jak mówisz, pogubić się gdzieś w tym, i może się okazać, że gdzieś mamy jakieś luki po drodze, tak, bo czegoś nie dopilnowaliśmy i nie wydawało nam się, że coś może być istotne, a okazuje się, że, że jednak było, mhm. albo na przykład nauczymy się czegoś z błędem i powielaliśmy ten błąd, no bo nikt nas nie poprawił prędzej. Ja też miałam wielu uczniów, którzy pogadali, wyłapali coś z serialów, ale seriali. Tak Aha. nawet zrymowałaś teraz. No. Pogadali, te seriali. Ale jak mówili, to się dogadali, ale to było Kali. Słuchajcie, ale generalnie naprawdę to był Kali. Kali jest. Taki, wiecie, zero w ogóle odmian, zero zwracania uwagi na, na, na czasy. Wszystko było na jedno kopyto. O wiele więcej wysiłku wymaga z mojej strony i ze strony ucznia, żeby wypracować faktycznie nowy wzorzec. Nowy, mody. tak. I jeżeli właśnie chodzi o nauczyciela, to to no, trzeba się zgrać. Wiecie, jak idziecie do fryzjera i, i macie tego swojego fryzjera i już go nie zmieniacie, czy trenera, no znajdźcie kogoś, kto ma kompetencje i wiedzę. To też dogadujecie się z nim, po prostu no, można czasem na tych samych falach nadawać. Z niektórymi nie poczujecie, że nie za zgrzyta, tak? nie, nie załapie i nie zaiskrzy, za dziękuję, tego właśnie zapomniałam. On pokaże Wam język bardzo fajny, w inny sposób, w taki, może, może nie, nie tuzinkowy, ale inny, który jest przekazywany w szkole. Pokaże Wam, że, że system pruski to, to wcale nie jest taki fajny, że wkuwanie na przykład, jeżeli chodzi o język, wkuwanie listy słówek na pamięć, to, to nie jest dobre. I on też będzie Was potrafił, jeżeli taka będzie potrzeba, ym, zmotywować i może jednak zanim y, o, zrzucicie tą książkę i powiecie nie, koniec z tym, to może warto jednak będzie pójść na te zajęcia jeszcze raz i wtedy stwierdzicie, no nie, jednak okej, okay, robię to, bo jest jednak fajnie, dam sobie jeszcze na przykład szansę. Więc nauczyciel to nie jest. To nie jest tylko przekazywanie języka. W... Ja też uwielbiam takie komentarze. No to jest tylko tam nauczyciel, czy to jest tylko lektor? No właśnie nie tylko, to jest aż. Wiele komentarzy słyszałam od moich, od moich wielu uczniów, że w sumie to ja jeszcze na przykład mogłabym sobie dopisać psycholog obok. Wiecie, no to jest, no się śmiejemy, ale dla mnie to też jest sygnał, że, że ktoś się czuje komfortowo na przykład u mnie na zajęciach, że się otworzy i i powierza mi jakieś powiedzmy sekrety, czy jakieś tam e, swoje problemy. Po angielsku oczywiście, to jest bo super, łatwiej. bo się ćwiczy. Tak. E, ja jestem neutralna jak najbardziej i no, mówię, słuchaj, dopóki gadałem po angielsku, to jest OK. To możesz mi mówić wszystko. I co było powiedziane po angielsku, to zostaje w angielskim. i zostaje tutaj w sali i nie wychodzi poza. O to chodzi, żebyście czuli się naprawdę komfortowo. Czyli ja tutaj jak najbardziej kładę nacisk na to, żeby, żeby ta atmosfera była pozytywna. A nie taka z biczem, z batem, mhm. bo atmosfery z batem to każdy z nas miał przynajmniej przez 10 lat w szkole. Ja bym tylko tutaj jeszcze dodała jedną rzecz, żebyśmy tak uściśliły o co nam chodziło, bo powiedziałaś w którymś momencie, że uczniowie oglądali serial i, i tak potem ten język był pokaleczony mocno, mhm. tak? Że takie schematy złapali językowe, czy jakkolwiek to brzmi. A wcześniej powiedziałyśmy, że jednak. Można popełniać błędy, i w ogóle, że, że grunt to się dogadać. I to jest wszędzie, jakby prawda leży gdzieś po środku, w tym sensie, żeby nie popadać w żadną ze skrajności. I jak już się uczymy, no to warto nasz czas przeznaczyć na uczenie się w miarę poprawnie. Wiadomo, że robimy to własnymi siłami. Jeżeli bez nauczyciela, no to robimy z tego, co mamy i z tego, co umiemy, i to jest bardzo w porządku. No tylko wtedy liczą się te materiały, żeby one były w porządku też i żeby nas uczyły w miarę dobrych wzorców. Więc uczymy się. No, poprawne angielszczyzny, na ile możemy, czy innego poprawnego języka. Bo jak powiedziałam, ok, nie boimy się popełniać błędów, ale tam, gdzie jest to możliwe, to je poprawiamy. Ale nie skupiamy się na nich, że tylko o, ja robię źle, źle, tu był błąd, błąd, nie odezwę się, popełniłam błąd. Ale jeżeli mam okazję, warunki do tego, żeby uczyć się poprawnie tego języka, to ja to robię. Jeżeli chodzi o serial, to nie jest tak, żeby nie wyszło, że teraz okej, okay, w serialach mówią poprawnie. Nie, chodzi o to, że ktoś załapał język ze słuchu, ale on kompletnie nie miał pojęcia o regułach. Yy, więc jak na przykład z, usłyszał gdzieś zdanie, w, powiedzmy w czasie teraźniejszym, to on później przekładał na wszystkie. Więc serial to jest w ogóle bogactwo slangu i idiomów, wyrażeń takich, y, których nie znajdziecie też w podręczniku. Więc ja jak najbardziej to polecam. Tylko ten balans, żeby znaleźć. I się, w tak. ogóle i tak wychodzi na to, że grama jest podstawą, że ją i tak trzeba, tak czy siak, gdzieś sztać. Gdzieś trzeba, tak, bo jak ktoś zaczyna naukę na przykład angielskiego i przychodzi do mnie i on chce na konwersację od zera. No to ja muszę wykład tutaj, tak, przedstawić, bo ja uczę ofiary właśnie takich metod, gdzie od razu było albo właśnie rzucone głęboko wodę, albo wszystko, ktoś, albo nic, Albo tak? Czy, tak, ktoś pojechał za granicę i musiał zacząć gadać. No to ktoś zaczął gadać, bo to załapał. A później, jak na przykład potrzebowało tego do pracy, gdzie już wymagali od niego: Słuchaj, będziesz brał udział w konferencji, w jakimś tam spotkaniu z, z innymi przedstawicielami firmy, musisz mówić poprawnie. I to było bardzo trudne wtedy, żeby jednak ta osoba zaczęła mówić poprawnie gramatycznie, a nie chciała się właśnie zbłaźnić gdzieś już na takiej, powiedzmy, arenie międzynarodowej. Myślicie, okej, okay, tam no, no, grama, że bez gramy da radę? Tak jak powiedziałam, da radę. Ale na przykład sytuacja podczas zajęć, uczeń mówi, że był w Nowym Jorku. I ja tak, o kurde, super, no to opowiedz mi, gdzie byłeś. I cisza, I ja tak próbuję od niego wyciągnąć. No nie, nie, no ja kiedyś w przyszłości pojadę, ale to już powiedział po polsku czas gramatyczny się liczy. Wiecie, ja byłam przekonana, że on był w tym Nowym Jorku, chciałam z nim pogadać, no bo ja też byłam, co zwiedził, co mu się podobało, co nie, a on w ogóle na mnie patrzy, jak ja bym była z kosmosu. To tak samo zawsze myślę sobie o tych kondycjonalach y, w angielskim akurat, że to jest różnica, czy, czy masz ten jacht, czy ci się marzy, że będziesz go miał i w ogóle myślę, że te okresy warunkowe tutaj w angielskim dają niezłe pole do popisu, żeby tam takie kwiatki wyrastały, że szok. E, ale myślę sobie też odnośnie jakości tego nauczania i samego uczenia się, że jeżeli już my tutaj walczymy, żeby mieć te 10 minut dwa razy w tygodniu, albo 20 minut raz w tygodniu, czy cokolwiek, no to stratą naszego czasu jest to, żebyśmy jeszcze byków się uczyli. Dlatego to Dokładnie. trzeba dziś jakoś fajnie sobie poukładać, że zanim do tego przystąpię, to zorientuję się, gdzie są ciekawe źródła tego angielskiego, a jak już faktycznie... Jestem mega zmotywowana, no to z nauczycielem jadę. Bo to też jest oszczędność czasu generalnie. Tak, bo nauczyciel Wam da wskazówki, nauczyciel e, da Wam materiały. Jak nie da fizycznie, to wam pokażę, z czego powinniście korzystać. doradzi, poleci. Może też być motywacją, bo jednak macie wpisaną tą 18, okej. Okay. No, jestem umówiona z kimś na ten angielski, więc ja pójdę na ten angielski, co innego, jak a sobie tam sama zrobię, a odpuszczę no tak, z ty treningiem, tylko sobie. Z trenerem no. personalnym jesteś mówiona, no dobra, bo już tam czeka na mnie, co ja mu Dokładnie. powiem. I też jak mówisz, ten czas, jeżeli poświęcamy. Te dwa razy, dajmy na to dwa razy w tygodniu 30 minut, albo trzy razy 10. To jest jednak, słuchajcie, to jest godzina z waszego życia, więc jak ją poświęcacie, to wynieście z niej jak najwięcej. Warto po prostu tak podejść dojrzale, że okej, okay, bo jak ja teraz zacznę to robić, ale w sumie nie wiem po co to robię, no to nie wolicie przeznaczyć to na coś innego? I ta pauza tutaj wspaniale nam wieńczy odcinek, myślę. Czyli podsumowując, 10 sposobów na to, żeby w tym roku 2021 nasza nauka angielskiego bądź innego języka obcego skończyła się większym sukcesem niż na przykład w zeszłym roku. Chociaż w zeszłym to dużo rzeczy się nie skończyło sukcesem niż w poprzednich latach. Więc tak, mamy być zmotywowani, czyli mamy znaleźć swoją motywację, tak? Mamy być regularni, mamy być uparci. Tak. Cierpliwi. Cierpliwi być. Mamy tak. znaleźć metody. Czyli w szóstym mamy się otaczać językiem. Tak. To też, mm -hmm. chociaż może tu powiem jednym, talent do języków. Nie ma talentu. Nie do ma języku, talentu, więc się tym nie tłumaczę. Dobra robota, po prostu zrobiona, odklepana. Pozytywna atmosfera, brak kompleksów i blokada przed popełnianiem błędów. Zaopatrzenie się w dobrego nauczyciela i w pomocy dydaktyczne. Przyzwyczajcie to było w jakimś podpunkcie. Przyzwyczajcie się do siebie mówiącego mhm. w języku obcym. No i też ta waga, grama czy wokap, grama czy wokap. O tym też można w ogóle gadać długo. Grama to jest czy kolejny vocab. sposób zalecania. Tak, tylko węgle czy tylko tłuszcze będę jadła, nie? Będę na keto, czy będę na, na frutarianizmie. No, no nie. Z nas jeszcze wychodzą, wiecie, takie różne ekscesy żywieniowo-talingowe, które mamy ze sobą, ale. Albo tylko kardio, tylko kardio. Nie, nie kardio, bo będę kardio kluchą. Więc teraz tylko siła i masa i, i rzeźba. I trzeba tylko cisnąć na siłowni. No nie. No, wszystko po trochu. Ja teraz bym chciała tutaj. Katarzyna, nastaw się. Żebyście wyobrazili sobie sobie uwaga, robimy wizualizację, jak. Już regularnie uczycie się tego języka angielskiego i za parę lat potraficie te punkty, które tu są, 10 sposobów opowiedzieć po angielsku, tak jak to teraz Katarzyna zrobi. Z piękną wymową angielską, proszę bardzo. Wczuwajcie się. Ok, so here you are. Number one: Be persistent, be stubborn, do it no matter what. I mean, even if you have a longer break, don't give up so easily. Remember, you can always catch up with the material and you can come back to a regular practice. Number two, remember why you do this and remember about the positive motivation and that stressful factors are not very good for us. Number three, be patient. Number four, practice on a regular basis or be conscientious. And conscientious is one of the words that i asked you to read on christmas eve so i'm an evil sister anyway remember this and remember the phrase if you don't use it you lose it and also get used to speaking to yourself in a foreign language and do it as much as often as it's possible number five Find out what type of a learner you are and then find the, the methods that will work for you. Number six, stop believing the myth that you need to be born with special talent for languages. Number seven, surround yourself with the language. So watch Netflix, listen to music, and so on. Uh, number eight, Get rid of any inferiority complex that you may have. Don't be afraid to make mistakes. Remember that we learn from mistakes. Mm, and also remember the phrase that we mentioned. Who cares? Number nine, don't go to extremes thinking, okay, grammar is the most important, or vocabulary is the most important, or I. Should just read in English, and this is the most important thing. No, every aspect, every component of language learning, is crucial, and we need to develop all of them, so either is equally important. And the last one, number 10: find good materials and a good teacher. optimistic accent. Kończymy ten odcinek podcastynacji, mając nadzieję, że wniósł on sporo w wasze plany na 2021 rok odnośnie do nauki języka obcego. My będziemy trochę wojować z językami obcymi, zobaczymy, może w grudniu sobie zrobimy jakieś podsumowanie, czy te sposoby działały. To by było dobre w sumie, żeby tak sobie to podsumować. Jeżeli ten podcast uważacie, że był przydatny, albo znacie kogoś, kto chciałby się uczyć, ale no tam zawsze coś wypadało, że nie wychodziło, to podrzucicie mu po prostu podcast i, i tyle. I jak coś było fajnego, to możecie do nas pisać na Instagramie. Tak powiedziałaś, możecie pisać do nas na Instagramie. Czyli no done. It's what's done be undone. Następny podcast mogę ci stworzyć 10 sposobów na to, żeby być regularnym na Instagramie i będziemy po prostu się tak uzupełniać w tym, co wiemy i dlatego spoko mieć siostrę. Żeby zacząć Instagrama w ogóle. <laughs> Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w, w następnym odcinku. Będzie sporo odcinków z Katarzyną, bo myślę, że słowem przewodnim, czy zdaniem przewodnim tego odcinka było a to opowiemy przy innej okazji, także tych innych okazji będzie sporo. Buziaki, mówiła Agata Borowska. Katarzyna Muszyńska, bye! Pa. E, dobra, byś musiała się mniej ekscytować, bo mhm. wszystko widać. E, witamy w pierwszym em, już powinnam złotówkę <noise> gdzie jest słoik. E, 10. <noise> Zobacz jaki zrobiłaś przester. To teraz ty 5 złotych. E, bang. bang. No, ale tak jak się jeszcze nie no. pluć w mikrofon, bo nowy. <laughs>